kilkunastu minut czytam tą gazetę i doszedłem do jednego wniosku, że jeszcze nie umiem dobrze angielskiego. Zastanawiałem się ostatnio nad definicją czasu. Co za mózg wymyślił to badziewie? Dlaczego mierzymy czas w sekundach, minutach, godzinach, a nie na przykład w słodyczach? Wtedy zegarka napierdalały być tiktaki. Stefan, wstawaj, bo ci krówki spierdolą. Sorry, która godzina? Za dwa ciastka w pół do kremu. Nie no, to dość kuriozalne rozwiązanie, ale dlaczego nie zadomowiła się u nas ta jedna z tych starych metod mierzenia czasu? No, rozumiem, piach, odpad, wiadomo, no, dzieci od małego przyzwyczaić do piachu, nie jest fajnie. Poza tym, kto by napierdalał po mieście z tymi wielkimi klepsydrami na plecach, tak? Mówi się zawsze, że czas płynie. Dlaczego więc nie mierzymy do tej pory czasu wodą? Jedna kropla równa się jednej sekundzie. Jak by to wyglądało w tych czasach? Ja pierdolę. Wojtek, wstawaj, już jest dziewiąta. Daj mi jeszcze 5 litrów. Nie ma problemu. Wojtku, zamroziłam ci trochę czasu, żebyś weekend mógł się pouczyć. Wyobrażacie sobie taką akcję? Pytacie kogoś o godzinę. Ej, sorry, masz może wodarek? A on, no pierdolę mu funtona z rąk. Ta 12 wybiła. Wie pan co? Od kilku miesięcy borykam się z takim problemem. Czuję, jakby mi czas spierdalał. Nic dziwnego, proszę pana, uszczelka panu przecieka. Zmienię od razu to borygo na muszynę, bo i tak za tydzień zmieniamy na czas letni. Lanie wody do zegarków byłoby naprawdę happy time'em. Ile osób by popłynęło. Wtedy wśród młodzieży modnym powiedzeniem byłoby to, że woda leczy rany, a w niedzielę wiadomka, święcona destylowana, żeby oczyścić. Gdyby tak było, od razu by powstał czarny rynek akcesoriów. Wolne wodomierze dzięki dysze, woda bez kamienia. Kolego, a może zegareczek z ciekłokrystalicznym ekranikiem? Dobry, aspirant, przygotowane dokumenty, poproszę. Proszę pana, ale szybko nie jechałem. Proszę pana, według pana 5 kropelek na 100 metrów w terenie zabudowanym to jest mało? Nie mówilibyśmy spóźniłem się, a zlałem się. Tak samo nie mówilibyśmy marnuję czas, a przeciekam. Do jakich by przekąsów tutaj dochodziło słownych? Na przykład... No cześć kotku, co porabiasz? A wiesz, leżę sobie na łóżeczku i trochę przeciekam. No miałem wpaść do ciebie, ale trochę się zlałem. Proszę cię, daj mi trochę czasu. Może to sobie wszystko poukładać. Nie, bo znowu się rozpłyniesz gdzieś po burdelach. Kobiety by miały problem z ukrywaniem swojego wieku. Wystarczyło, że spojrzałbyś na jej porodzewiały zegarek i wiedziałbyś, ile ona ma lat. Wiadomo, byłyby cwaniarek, które tam by... Dalały kalgon do środka, ale za bardzo błyszcząca szybka zdradzałyby je od razu. Jakby wyglądała oś czasu na Facebooku? Ja myślę, że każdy by miał swój mały strumyczek i płynąłby taki mały, postowy stateczek z jakąś treścią, a ktoś, kto by lubił tą treść, by przyczepiał takie kotwiczki. Czas, który upłynął, moglibyśmy zbierać w jakieś butelki, słoiki, gąsiory. Nie wiem, potem moglibyśmy pluskać się w wspomnieniach. Ale ten czas zapierdala. Idąc za tą myślą, zastanawiam się, jakby brzmiały tytuły hitów kinowych. Tak jak Deszcz Apokalipsy, Fala Serwerów, 60 kropli, Wiadro Strachu. Można było tak w nieskończoność pokazywać, wymieniać, przytaczać przykłady. Jakby to było, gdyby woda była naszym miernikiem czasu, a nie czas, tak? Ale ja nie mam na to czasu i spływam stąd. Nara.